Dzień dobry, Sabina Wolter, Love and Intimacy Coach. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z takim tematem, który bardzo często jest poruszany przez moich klientów na naszych sesjach coachingowych. I tym tematem są relacje erotyczne. Te intymne, te najbliższe, te z tym człowiekiem, którego sobie wybrali. Ja nie zliczę przypadków ludzi, którzy pytali mnie o jakąś instrukcję albo sprawdzony sposób czy przepis na to, co zrobić, żeby on lub ona zaczął coś robić, zaczął się zachowywać jakoś w określony sposób względem mnie. Staram się wówczas odwrócić trochę pytanie, bo nie ma czegoś takiego jak taki przepis. Nie można wyjść z założenia, że jest jakaś aplikacja, którą można wgrać w człowieka i on będzie działał pod ciebie. To się nazywa chyba tresura. W każdym razie staram się odwrócić to pytanie i zastanowić się z moim klientem, z którym akurat w tym momencie jestem, którego teraz prowadzę, lub klientką, czego ci potrzeba w tej chwili? Co czujesz? Jak się czujesz? Jakie jest twoje doświadczenie, twoje prawdziwe doświadczenie w tym, w czym jesteś w tej chwili? I po chwili dyskusji okazuje się, że jest tam coś do zapełnienia i ten człowiek szuka tego u drugiej osoby. I okazuje się, że to nie jest najlepszy pomysł. I zachęcam wówczas do takiej refleksji nad tą relacją. I często jest tak, że to przynosi bardzo piękną nową jakość później w te relacje. Okazuje się, że dwoje ludzi jakby często nie wiedzą, w którą stronę idą jako związek i teraz zaczynają nad tym pracować i pozbywają się tego, co stoi na przeszkodzie, tej najlepszej wizji tego związku. Niemniej czasami są sytuacje, w których moi klienci czują, że ten związek nie zmierza w najlepszym kierunku. Kiedy podejmują próbę rozmowy z drugą osobą, to okazuje się, że trafiają na opór, na jakieś akcje sabotujące, na dziwne zachowania i czują się wtedy jeszcze gorzej i zastanawiają się, Sabina, czy ja przypadkiem nie rujnuję tego związku? To jest jedyna osoba, która, i tu padają hasła w rodzaju, zaakceptowała mnie, pokochała, z którą zbudowałam, czy zbudowałem tak dużo. Wtedy warto zadać sobie takie fundamentalne pytania, czy ta osoba jest tą właściwą? A przez właściwą nie mam na myśli jakiejś idealnie dopasowanej połówki, kogoś, kto uzupełnia, czy odpowiada, czy jest tą jedną, jedyną, bo spójrzmy prawdzie w oczy, czy ty jesteś jedną, jedyną osobą dla kogoś? Czy ty jesteś taką jedną, jedyną, specjalną osobą? No nie, ludzi na świecie jest prawie 8 miliardów i to od nas zależy, czy wzrośniemy na tyle i będziemy na tyle dojrzali, żeby stworzyć dojrzałą relację. I ufam, że to jest podwalina najważniejszej, takiej fundamentalnej cząstki każdego związku. Taka pokora i gotowość do tego, że w imię rozwoju tej relacji, która ma sprawiać, że my oboje czujemy się w niej pięknie, wzmocnieni, szczęśliwi, radośni, pożądani, erotycznie napędzani, bezpieczni i też w takim obliczu przygody, że takie relacje robi się poprzez dojrzałe postawy obojga partnerów w nich. Na przeszkodzie często stoją takie czerwone flagi, jak to się mówi teraz popularnie. Wymienię kilka z nich, które czuję, że mają ogromne znaczenie. I pierwszą z nich, która najczęściej wypływa podczas moich coachingów z moimi klientami, to jest: sprawdzaj, czy ta osoba nie jest taka, tu jest gorąco, a tu jest zimno. Hot and cold. Czy nie jest tak, że nie jest to jakaś huśtawka, w której z jednej strony czasami czujesz się oblepiony miłością, bombardowany miłością, takim chwaleniem, takim wielkim zaangażowaniem, takim przyklejaniem niemal się do ciebie, takim czymś, co sprawia, że czujesz się jedyny, wyjątkowy, specjalny. I nie mówię, że to jest źle. Nie mówię, że to jest źle. To jest wspaniałe, gdy możemy się tak poczuć dzięki komuś. To jest naprawdę piękne i myślę, że szukamy tego właśnie w relacjach. Ale trzeba zdać sobie sprawę i przyjrzeć się na chłodno temu, jeżeli istnieje taki rodzaj podejścia do ciebie, w kontrze do drugiego, w którym ta osoba zaczyna być właśnie taka zimna wobec ciebie, oczekująca, krytyczna, taka, która ci umniejsza, poniża,
deprecjonuje Twoje zdanie, Twoją wartość. Po czym znowu nabiera takiego ciepłego, takiego kochającego, takiego bardzo bliskiego podejścia do Ciebie, jeżeli ta dynamika jest tak duża. Tam jest dużo do zrobienia w takim układzie. Możesz być tą osobą, która zaprosi Twojego partnera czy partnerkę do tego, żeby popracowała nad sobą, żeby Wasza relacja finalnie była piękna, a Ty będziesz tym kimś, kto będzie ją wspierał w tym procesie. Ale jeżeli będziesz porywać się tej dynamice, to tak naprawdę ją dokarmiasz i przez to ta osoba nie widzi, że musi zrobić coś ze sobą, bo to wykańcza też Ciebie finalnie. Finalnie możesz odejść z tej relacji, a ona znajdzie innego człowieka, który będzie odpowiadał temu schematowi. I zdaj sobie sprawę, że Twoje szczęście jest kluczowe. Jeżeli mówisz nie takim zachowaniom, to możesz tak naprawdę wysłać taki sygnał do tej osoby, żeby zaczęła pracować nad sobą. I może to zrobić i Wasza relacja na tym wzrośnie. Ale jeśli będziesz porywać się tej dynamice i dokarmiać schemat tej osoby, ona nie będzie czuła potrzeby do tego, żeby się zmieniać, bo przecież się zgadzasz. Takim drugim elementem, który jest wielce zagadkowy i taki, który no, trudno o nim mówić, bo dotyczy właśnie seksualności. Seks z takimi osobami, które mają czasami dużo rzeczy do przerobienia, jest niesamowity. Jest jedyny w swoim rodzaju. Jest uzależniający niemalże. Przesłania wszystko po prostu. Po sesji miłości z taką osobą się chodzi w chmurach kilka dni. Z radości. I to jest o tyle niebezpieczne, że często osoby o takich, nie mówię, że toksyczne w 100%, ale o takich elementach zachowań, które są toksyczne, elementach swoich osobowości, które przejawiają się w toksycznym zachowaniu, takie osoby często doskonale wiedzą, że właśnie seksualne powiązanie i intymność w relacji jest tym czymś, co spaja związek najmocniej. Innymi słowy, coś, co przywiązuje Ciebie do mnie jako najważniejsze spoiwo. Niemniej, jeżeli wziąć pod uwagę tylko aspekt erotyczny związku, to nie jest jedyny rodzaj budulca, na którym buduje się relacje. Tak? Trzeba zdać sobie sprawę, że jeżeli wziąć pod uwagę, że seks jest wspaniały i niesamowity, ale jednocześnie kłócicie się, jest ta hot and cold dynamika, nie czujesz się do końca bezpiecznie i komfortowo przy tej osobie, nie do końca jesteś pewny, czy możesz powiedzieć to, co myślisz i czujesz, bo nie wiesz, jak ona zareaguje i jak Cię potraktuje wówczas, to czy taka sytuacja według Ciebie mogłaby trwać do końca Twojego życia i byłbyś wówczas szczęśliwy, że możesz być z tą osobą i czułbyś, że wzrastasz przy niej? Czy czułabyś, że wzrastasz przy nim? Bo jeśli na takie pytanie odpowiedź brzmi nie, to trzeba się zastanowić, co tam siedzi. Jest takie coś bardzo interesującego w takich osobach, bo poznajemy je z tej najbardziej bezbronnej strony często. I wówczas zauważenie tej toksycznej rzeczy, która w nich jest i która infekuje też nas, jest bardzo trudne, bo myślimy sobie, oni mnie potrzebują. Oni potrzebują kogoś, kto będzie przy nich, gdy oni się zmieniają. I to jest piękna postawa. Ale jeśli trwa rok, dwa, pięć, to jest problem. To jest schemat, w który dałeś się wciągnąć, w który dałaś się wciągnąć. Kolejnym elementem jest problem z kontrolą. I on przejawia się w takiej obsesyjnej czasami nawet potrzebie kontroli. Czy zdarza Ci się na przykład wyjść ze znajomymi i masz potem setkę wiadomości od swojej ukochanej osoby. Gdzie jesteś, co robisz, kiedy wrócisz, jak się bawisz. Jest mi przykro, że nie jesteśmy razem. I takie sytuacje, okej, mogą mieć miejsce, są różne wydarzenia w życiu i różne konteksty i pozwól, że doprecyzuję ten kontekst w tym momencie, jeżeli takie rzeczy dzieją się nagminnie i czujesz się winna lub winny, że jesteś gdzieś indziej z innymi ludźmi i spędzasz czas inaczej i porzucasz to na rzecz tego, żeby wrócić do tej osoby i te sytuacje się powtarzają, tam jest też problem do rozwiązania. Ludzie, którzy przejawiają takie niezbyt dobre zachowania, takie elementy toksycznego przywiązania albo elementy właśnie takiej toksycznej kontroli, takiej toksycznej władzy nad kimś, to są bardzo często ludzie, którzy sami przeżyli
bardzo trudne rzeczy i jest im ciężko stworzyć zdrową relację opartą na dojrzałości, opartą na odpowiedzialności, na pielęgnowaniu wzajemnej wolności. I rozumiemy to. Ale to jest też obowiązek tych ludzi i przywilej tych ludzi, żeby wzrastać dla siebie samych, aby ich relacje również były piękne. Bo jest naprawdę problem, jeżeli moje potrzeby są ważniejsze od Twoich. I to, że na przykład się spóźniam co tydzień na nasze spotkania, albo odwołuję je, albo ignoruję to, co mówisz, Twoje granice i Twoje pragnienia, to nie ma znaczenia, bo moje są ważniejsze. I moją potrzebą jest to, żeby zdekonstruować Twoją osobowość, bo ja chcę czuć się ważniejsza, bo jeżeli Ty będziesz autonomiczną, niezależną postacią, jeżeli będziesz odpowiedzialnym za siebie, korzystającym ze swojej wolności człowiekiem, to ja nie będę Ci potrzebna, czy ja nie będę Ci potrzebny. I wówczas moja wartość spada kompletnie. Więc zrobię wszystko, żeby Twoja osobowość spadła na jakości, obniżyła się, dzięki czemu ja będę czuć się lepiej. I najlepiej, jeśli Ty również czujesz i widzisz, że ja tego potrzebuję i współczujesz mi na tyle, że mi na to pozwalasz. Do tanga trzeba dwojga. Ok, więc jeżeli jesteś w takiej relacji, to zastanów się też, co jest w Tobie takiego, jakie są w Tobie jakości albo takie elementy, które sprawiają, że przyciągasz takich ludzi do siebie. Zdrowy związek jest zbudowany na tym, że oboje ludzi, niezależnie od siebie, kochają się, lubią się i szanują siebie. I właśnie dlatego, że samych siebie kochają, lubią i szanują, to w takim samym stopniu są w stanie kochać, lubić i szanować tę drugą osobę. I ta druga osoba się kocha, szanuje i lubi i w takim stopniu kocha, lubi i szanuje tego drugiego człowieka. I w tej dynamice jest pole na to, żeby wzrastać, żeby się szanować i żeby formować to, w którą stronę idzie ta relacja, jak ona ma nas budować, jak się w niej czujemy, czego oboje chcemy, jak możemy codziennie sprawiać, żeby ona była taką, jak chcemy, żeby była, jak możemy się wspierać w naszym wzajemnym rozwoju, czy czujemy się neutralnie wobec naszych przeszłości i możemy spojrzeć na nie tylko z wdzięcznością, czy jesteśmy zintegrowani z tym, co przeżyliśmy, czy nie ma to już na nas takiego wpływu? Czy gdy czujemy, że jakiś schemat gdzieś wypływa, to potrafimy go zauważyć, nazwać i nie popłynąć z nim, ale działać odpowiedzialnie, korzystając z wolności? To są pytania, jakie naprawdę warto sobie zadawać w relacjach. I to są trudne pytania, bo chcemy oczywiście być kochanymi i chcemy kochać i chcemy czuć się potrzebni, chcemy czuć się kochani. Czasami może my nawet robimy takie rzeczy, o których wspomniałam drugiemu człowiekowi. I ja też tam byłam, też to robiłam. Do czasu, aż wzrosłam i uznałam, to już nie jestem ja. Ale to był element, który trzeba było przejść do tego, żeby stać się dojrzałym. Ale wiem dziś, że gdybym trafiała na ludzi, którzy by mi pozwalali na to, żebym kontynuowała taki schemat, to nigdy bym nie wzrosła. I ludzie, z którymi mam przywilej pracować, również to widzą. Również się zmieniają. Te relacje, w których są i nad którymi zaczynają pracować, one czasami pięknie wzrastają, a czasami się kończą. I to jest okej. Bywa tak, że niestety, ale nie uratujemy drugiej osoby. Nie my jesteśmy od tego, oni od tego są. My możemy ich wspierać w drodze. Możemy być przy nich blisko. Ale to nie my jesteśmy ich terapeutami, ratownikami, mamusią i tatusiem. Jeśli będziemy pozwalać im na to, żeby powielały się jakieś schematy przez to, że na to pozwalamy? Nigdy nie będą czuli potrzeby do tego, żeby się zmienić. Ja wiem, że ten materiał może nie brzmi optymistycznie, ale to nie zmienia faktu, że tak w swojej podwalinie jest. Bo czy nie jest piękne wzrosnąć i czuć się dojrzałym i tworzyć relacje z równie dojrzałym człowiekiem? A myślę, że to jest cel dla każdego z nas. Taki jednak podświadomie bardzo chciany cel. Zachęcam Was do tego, żebyście pobrali moją darmową medytację serca. Jest w opisie filmu. Jest tam wersja dla kobiet i dla mężczyzn. I też moją tantryczną praktykę bliskościową. Spróbujcie, pobawcie się nią. I dajcie znać, co myślicie w komentarzach i czy Wam się podoba. Także do
usłyszenia, do zobaczenia i życzę Wam przyjemnego, dobrego, soczystego dnia.